Cześć wszystkim! Znowu po 7. Przeciąg świątyni złych żywiołów. Dobra. Po dłuższym zastanawianiu się dałem Antiemu gąszcz cierni. Zobaczymy, jak to będzie działać. No i tak na razie tak nie mam jeszcze tego zapamiętanego, oraz dodatkową korową skórę. Się przydać dla naszych niezbyt wytrzymałych frontowców. Nazwijmy to tak. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy za tymi drzwiami. Dobrze. Tutaj nic. Jak i też rozkażesz? Nie za bardzo. Dobra. To jedziemy dalej. Sik, proszę was, nic nie otwierajcie. Byłoby miło z waszej strony. Ruszam. No dobra, mamy strażników. Dobra informacja dla Mugo, który ostatnio napawił się nienawiści do ludzi. Możemy ich przerazić. Mugo będzie się jako następny poruszał. Może ich oplątać. Dobra, na razie Lavos po prostu otwórz ogień. Ten tak chyba ma kuszę. Funrock, ty rozmyślaj swoją bezużyteczność wrogu. Mugo. Do usług. Dobra, zobaczmy oplątanie. Kilku z nich się oplątało, super. Natychmiast. Kilku z naszych też się oplątało, mniej super. Dobra, poczekamy na nich. A ty, Anti... czy chcemy coś na razie robić? Rzucić siłę byka, bo możesz coś przywołać. Czarny niedźwiedź chyba najlepiej działa z tego, co tu mamy. Tak, tylko musiałbyś się trochę lepiej ustawić, co? Teraz już nie będziesz mógł przywołać. Dobra, poczekaj, aż podejdą. Da się zrobić. No, możesz się ustawić jakoś lepiej. Nie do końca. Dobra, to ich chyba też spowolniło. Bo nie byli w stanie dojść do nas w tej turze. Dobra, otwórzmy ogień. Podwójny strzał. A, właśnie, bo ty teraz dostałeś szósty poziom, ulepszoną chyba walkę. Nie jestem pewien. Dobra, zobaczmy to, jak to działa, ten podwójny strzał. Dobrze. Ile ataków teraz będziesz miał? Dwa. 3. A, bo teraz wszyscy mamy szósty poziom. Tak, dostaliśmy zwykły, podwójny, dodatkowy atak z bazowej premii do ataku. Dobra. Anti. Jak sobie życzysz? A, i light. Nie mamy na nikogo linii ognia, linii strzału. Da się zrobić. To jest pewien problem. Dobra, Lavos. Tak jest. Dobrze. Za mało czasu. Potrzebujesz czasu na przeładowanie? Oczywiście. Dobra. Do usług.
Dobra, strzelaj do niego po prostu. Dobra. Tak jest. Ruszam. Ruszam. Cel zablokowany. Dobrze. Tak jest. Tam ktoś, też ktoś stoi, ale z jakiegoś powodu go nie widzę. Dobra. Do usług. Jak sobie życzysz. Ładnie mu go. A skąd też tyle obrażeń dostajesz? Z wroga... A, wróg rasowy daje również bonus do obrażeń. Dlatego Mugok z takich masakruje. Super, dobrze wiedzieć. Możesz kogoś strzelić? Trafienie krytyczne. Dobra. Myślę, że anulujemy teraz to oplątanie. I już po prostu tu wejdziemy i zrobimy zresztą porządek. Dobra. Dobrze. Dobrze. Pupika. Natychmiast. Dobrze. Ta reszta nie ma co robić. Ładnie, dobra, Mugox. Tak długo jak będziemy napotykać ludzi w świątyni, to Mugox będzie ich masakrował. Super, to był jednak dobry wybór. Dobra. Tak jest. Zbierzmy. Wiecie co, mamy aż tyle bełtów, to w sumie nie wiem, czy aż dalej chcę je zbierać. Ciężkie kusze. Ciężkie kusze są sporo warte. Natychmiast. Jestem w pełni obciążony. Dobra. Daj jedną Mugoksowi. Natychmiast. Jak rozkażesz. Jestem nadmiernie obciążony. Dobra, dajmy coś Elmo. Chociaż i tak to pewnie sprzeda dla siebie. Dobra, nie będę aż tak dokładnie tego zbierał, chociaż można by sporo kasy stąd wynieść. Ruszam. Po prostu chodząc w to i z powrotem do wioski i sprzedając te wszystkie napierśniki, jakie tutaj spotykamy. Ruszam. Dobrze. Może to zrobię, jak już skończymy ten odcinek. Tak przydałaby nam się jakaś drobny odpoczynek. Jak rozkażesz. Więcej ich. Rafun Rock, na razie nic nie rób. Co tyle was możesz zrobić? Po prostu podejdź tu i strzel do najbliższego. Jak sobie życzysz. Anti poczeka, aż oni się tam przemieszczą. Dobra, Mugox, trzymasz linię ognia? Dobra, to dobrze. Używaj wszystkie swoje ataki. Masakra. Dobra. Ruszam. Ładnie. Teraz nawet już Sol posiada podwójny atak. Tutaj z paru jeszcze nie zauważyłem ich. Rzucał się na Elmo. Jak ty masz linię strzału do niego? Pokaż nam. Dobrze. To. Dobrze. Nie masz, tylko... Da się zrobić. Wskaźnik czasami dobrze. Pokazuje coś innego. Dobra. Funrock,
Nie wchodź tam. Bardziej przydatni ludzie, którym bardziej się to przyda. Czy ty strzeliłeś do tego leżącego? Chyba strzeliłeś do tego leżącego. Chciałem do niego strzelić. No cóż, trudno. Oczywiście. Z boską wolą. Do usług. Tak jest. A 7 szapnął. To nie ma problemu. Dobra. Dobra. Mugo, czy tutaj coś mamy? Do usług. Wygląda to na pokój, w którym coś powinno być ukrytego, ale najwidoczniej nie ma. Pierścień świątyni ziemi? No weźmy, bo ciekawie wygląda. Może będą coś warte? Z boską wolą, jak sobie życzysz. Wyglądają na ludzi, z którymi powinniśmy mieć jakiegoś questa, gdybyśmy tutaj robili zadania świątyni, ale... Jak sobie życzysz. A tego już się nigdy nie dowiemy. No i wiem, że było dwóch ludzi. Ale chyba nigdy nie zlutujemy tego drugiego z jakiegoś powodu. Dobra, nieważne. Trochę cały czas popracujemy nad naszymi finansami. Magiczna rzecz, po prostu wchodzi się do świątyni i dosłownie pieniądze leżą na ziemi. Dobra. Okej, dobra. Trzeba będzie na to uważać. Dobra. Mogą? Weź swój długi miecz. Do dzieła. Honorok, ty jesteś bezużyteczny jak zwykle. Szkielet gnola. Dobra, nie będę marnował na niego magicznych pocisków. Klewia. Ruszam. Dobra. Domyślałem się, że tu jeszcze mogą się pojawić jacyś nieumarli. Oczywiście. Ja weź swoją ławę. A już nie masz punktów, ok. Oczywiście. I... Dobrze. Ty, nic nie rób. Nie jesteś potrzebny. Z boską wolą. Dobrze. 3 PW. Nie jest najlepiej. Dobra. Dobra. Rzucił się na Mugo. Słaby wybór. Miałem ci zmienić broń, ale nie zmieniłem. Dobra. I coś jeszcze mamy? Chyba nie. Dobra. To przejdźmy się tędy. To już wiemy, że oczyściliśmy. Właśnie, ty zmień swoją broń na... doskonały miecz oburęczny. O, jakiś goblin jest. Jak sobie życzysz. Tak jest. Dobra. W sumie mogłoby się przydać trochę leczenia dla Soula. Dobrze. Powinno wystarczyć. Tutaj wygląda, że tutaj za chwilę coś nas zaatakuje. Tutaj już byliśmy. Tutaj są jeszcze drzwi, których nie otworzyliśmy. Tutaj też niedługo jest ten gnomik, któremu obiecaliśmy pomóc. Dobra. Unrok, nic nie rób. Natychmiast.
Czy ty możesz coś im zrobić? Dobrze. Możesz strzelić. Dobrze. To zrób to. Mogę weź swój długi łuk. Tutaj jest strażnik, którego nie zauważyliśmy, okej. Okay. Fajnie. Zajmijmy się nim najpierw. Dobra, tyle z niego. Tak jest. Dobrze. Dobrze. Oczywiście. Oczywiście. Dobra. Znaleźliśmy słodkie miejsce. Anti poczeka, oni się tutaj pewnie na nas rzucą, co? Może nie. Dobra. Dziwny kolejność akcji. Dobra, Funrock. Czy uda ci się przedrzeć tutaj? Z grubsza oczywiście. Udało. Natychmiast. Ruszam. Lavos, Lavos, Lavos. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Są na tyle mało ważni, że nie będę na nich nic zużywał. Dobrze. Natychmiast. Dobra. Almo, 3 ataki pokaż nam. Dobra. Ładnie. Tylko... Ile premii? Plus 7 łącznie kontra KP 10. Almo nadal po prostu słabo rzuca. Oczywiście. Dobra. Funrock. Oczywiście. Ładnie. Więcej strażników stamtąd przyszło. Dobrze. Znaczy za chwilę przyjdą. Możemy już ich przywitać. Teraz przydałoby się kolejne oplątanie. Dobra, zdejmijmy tego gościa. Najszybciej jak możemy. I potem zajmiemy się tamtymi strażnikami. Funrock może być w słabej sytuacji. Sol, 2 pudła. Drugi atak ma minus 5 do trafienia, więc w sumie drugi atak można się spodziewać, że spudłuje. Ale ten... Lavos, jak z twoim przerażeniem? Muszę się bardziej skupić na razie. Dobra, to użyj magicznych pocisków. Okej, okay, znowu zadałeś wystarczająco obrażeń, żeby na równo na zero wyszedł. Dobra, na razie podejdź gdzieś bliżej jak trochę. Sobie życzysz. Możemy się go pozbyć, Anti, proszę. Może możemy coś rzucić. Przykład. Średnio już mijał. Średnia żmija nie wygląda zbyt. Nie wygląda zbyt niebezpiecznie. Dobra. Okej, okay, sporo się ich tutaj nazbierało. Ale zaraz coś z tym zrobimy. Funrock. Możesz poruszyć się w tym kierunku. Oczywiście. Oczywiście.
Tak jest? Próbujmy użyć tej śliskości na razie. Nie wiem, czy tak to miało brzmieć, ale... Natychmiast. Zobaczymy. Dobrze. Mogło podejść tutaj, powinieneś mieć niezłą galerię do strzelania. Z polską wolą. Podejdź tutaj, Soul. Niestety nie będziesz miał ataku, ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, udało mu się prześliznąć. Jemu też. Jemu nie. Dobra, Lavos. Co chcemy robić najpierw? Przerażenie czy kule ognia? Najpierw rzućmy... że najpierw podejdź tutaj. Dobrze. Ocenimy nasze szanse. Kula ognia. Tak już ma całkiem sporo celów. No może zróbmy tak. A potem zastanowimy się nad przerażeniem pozostałych. Super. Jak sobie życzysz. To, że kolega się ruszył, zabił siebie i jeszcze kolegę. Super, lubię takie sytuacje. Szkoda, że jeszcze nikogo nie było dodatkowego w zasięgu, bo by... Może Sol dodatkowego, większego rozpłatania użył i byłoby fajnie. Elmo. Atakuj jego. Dobra. No, pomyliłem cię z Funrokiem znowu. Oczywiście. Light. Tutaj ktoś, kto wymaga bełtu. W sumie ich niedużo zostało. To jest jakiś podcięty. Dobra. Kto stanowi większe zagrożenie? Chyba Orklin, ale strażnikom. Strażnik. Na pewno zniszczysz Mugok, więc atakuj do niego. Dobra. To co, już został tylko ten Orklin i ten Orklin. Dobra, staraj się nie wywrócić. Tam ktoś jeszcze jest. Można to pokazać? Lavos? Nie. Przeładuj kuszę. Dobrze. A, gość próbował wstać. Nie najlepiej mu to zadziałało. A. Jakie ty masz obrażenia? 1 do 4, minus 1. Okej, okay, nigdy więcej ci nie przywołam. Masz masakrycznie małe obrażenia. Natychmiast. Dobra. Porucznik tu jest jakiś. Dobra, Elmo, przygotuj się. Dobra. Tam się pewnie znajduje, tylko z jakiegoś powodu nie chce do nas podejść. Dobra, Funrok. Udać się przedrzeć przez śliskość? Dobra, tu jest dowódca oddziałów. Dobra, śliskość na razie już nam nie będzie potrzebna do niczego. Anulujmy ją. Natychmiast. Ruszam. Miała się anulować, ale z jakiegoś powodu się nie anulowała. Nie wiem. Dobra. Dobrze. Go. Nie przewróć się, super. Nie
Jak sobie życzysz. Rasol na razie. Ruszam. Okej, to jest dwóch. A, bo porucznik jest tam, a tutaj jest jakiś dowódca. Dobra, poczekaj na nich. Pytanie, czy możemy ich złapać? Tak jest. Przerażenie? Możemy. To spróbujmy. Dobra, porucznik się przeraził. To nam pewno ułatwi sprawę. Lavos, ciekawe, czy się wywrócisz? I Lavos wywróci się na ten głupi łeb. Dobra. Anti, spróbuj ty się nie wywrócić. Dobra. Skuteczna śliskość. Dobra, ty poczekaj na niego. Natychmiast. Czy miałem spróbować jeszcze raz anulować śliskość, ale zapomniałem o tym. Ładnie. 46 obrażeń. Z jakiegoś powodu się ten dowódca w ogóle nie poruszał. Jego strata. Teraz zostanie zaszarżowany przez wkurzonego krasnoluda. Okej. Nie pamiętam czegoś takiego jak przygotowanie. Bo... jak to zadziałało? Dowódca oddziału świątyni wykonuje przygotowaną czynność, przerwając działanie, które... Okej. Nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Natychmiast. Dobra, ale dzięki temu z jakiegoś powodu Sol dostał dwa ataki. Dobra, skupmy się na tym dowódcy. Oczywiście. A nie, bo ty dopiero wstałeś. Natychmiast. Okej. Brzmi trochę zajmie czasu, żeby się przemieścić przez to. Z jakiegoś powodu animacje poruszania się węży są super wolne. Elmo zdążył w tym czasie, Anti zdążył w tym czasie wstać. Dobrze. Tak jest. Oczywiście. Okej, nie może się poruszyć nigdzie z jakiegoś powodu. Dobra. Dobra, ty już możesz się... porucznik się odprzeraził. Dobra. Oczywiście. Na razie stań tutaj. Możemy coś jeszcze rzucić? Ruszam. Jakiegoś powodu to nie anuluje śliskości. Możemy spróbować go unieruchomić. Zobaczmy. Jeżeli go nie uruchomimy, to Sol mu zrobi coup de grace. Okej, jak to wygląda? ST16 plus 5. Okej, 50-50. Da się zrobić. Dobra, mu go. Nie? Natychmiast. Się będzie teraz leczył. To nie, nawalamy w niego. Są, nie trafia. KP18. Dwa razy. Co jest nie tak, Sol? Kwasowa strzała Melfa. Trochę przeszkodzi w leczeniu się. Chybił. Okej, nie fajnie. Dobrze. Dobra. Elmo, atakuj. Oczywiście, oczywiście. 10 PW. Nie fajnie. Przynajmniej będziemy mogli go sztyletować teraz.
Dobra, wiecie co? Spróbujmy jeszcze raz go unieruchomić, bo wydaje się to być poważny przeciwnik. Dobra, paraliż. Super. Teraz będziemy mogli mu zasadzić coup de grace. A ty możesz się skupić na nim. 22 PW. Ładnie. Dobra, ofensywa, coup de grace. Super. Mhm. Zobaczmy, czy ten gość miał coś ciekawego. Tak jest. Jak rozkażesz. Pierścień świątyni ziemi. Mam nadzieję, że one będą coś warte. Złoty łańcuch. Na pierśnik zwykły. Magiczny topór bojowy. Może się przydać i dużo kasy. Fajnie. Dobrze. Natychmiast. Porucznik miał tylko kasę i pierścień. Dobra, pytanie, Elmo. Jeszcze nie masz czarów, masz dopiero trzeci poziom łowcy. Na czwartym dopiero dostaniesz czary. I towarzysza. A ty... Ty w sumie mało mnie interesuje. W sumie mogłem dać jakąś lepszą broń, co? Chociaż ty nie możesz za bardzo posługiwać się lepszą bronią, tylko krótkie miecze wchodzą w grę. Nie. Jedna wielka porażka. Dobra. My stoimy z doświadczeniem. Całkiem dużo punktów dostaliśmy. Dowódca chyba miał wysoki poziom. Dobrze, że w sumie nie zdążył nic zrobić, bo jakby zaczął coś robić, to mogłoby boleć. To tak, mamy 21 tysięcy, będzie kolejny awans, więc sporo nam brakuje. Dobra, wiecie co? Ten odcinek będzie trochę krótszy, zrobię teraz przerwę, splądruję te wszystkie zwłoki. Może wiecie co? Zanim to zrobię, zobaczmy te drzwi, bo wyglądają obiecująco. Dobra. Najwyższy kapłan. Dobra. Mugox, czy możesz się ustawić tak, żeby mieć na niego linię strzału? Dobrze. Możesz, super. Natychmiast. Pewno jemu się to nie spodoba. Na pewno w dłuższej perspektywie czasu. Dobra, wchodzimy do naszymi ludźmi. Funrock, na razie poczekaj. Dobra, co jeszcze tobie zostało? Dobra, przyspieszmy się, bo to może być to dosyć trudna walka. Dobra, Funrock też dostanie przyspieszenie. Jeszcze raz. Ty. Dobra. Też się ustaw mniej więcej tak, żeby mieć potem linię strzału. Dobra, panie najwyższy kapłan. Czy też zwykłego kapłana. Tak jest. Ciekawe, co powiedzą na czarnego niedźwiedzia. Co ten gość robi? Dobra. Czarny niedźwiedź, dlaczego dwa razy... dlaczego trzy razy nie trafiłeś? Ile on ma KP? KP 19, nie jest aż tak dużo. Dobra, Soul. Zajmij się najpierw tym Orklinem. Light. Możesz się przemieścić. Nie możesz. Dobra. Weź rapier.
Też go podziubaj. Krytyk za 9. Dobra. Wiemy, że się starasz, Light. Wiemy, że się starasz. Dobra. Dobrze. Zajmijmy się nim szybko. Dobra. Elmo. Przemieść się bliżej kapłana. Dobra. I atakuj Orklina. Dobra. Ładnie. Chociaż mogło być lepiej. Oczywiście. Unrok. Dobra, co nam zostało? Kwasowa strzała Melfa. Jak sobie życzysz. To może się przydać. Oczywiście. A my tutaj co jeszcze mamy? Mamy coś jak stworzenie płomienia. Natychmiast. Nigdy tego nie używałem. Zobaczmy jak to działa. Oczywiście. Okej, nie wiem co się tutaj dzieje. Elmo trochę oberwał. Dobra. Ty Sol się rzucisz na najwyższego kapłana. Light. Uderzenie dźwięku. Natychmiast. Tak jest. Dobra, niedźwiedź i tak już nie żyje, więc nie będzie problemu z tym. A, o, kapłan już padł. Fajnie. Zajmijmy się jeszcze tym zwykłym kapłanem. Jeszcze mu go. Jego ludzka nienawiść chyba w tym mu pomoże, właśnie. Dobra, teraz tylko ty ci orklini zostali. Dobra. Ładnie. Unrok. 3 PW. Zawsze to coś. Dobra, co z tym ogniem? Jakiś przedmiot? Co zrobiło to stworzenie ognia? Nie mam najmniejszego pojęcia. Jak sobie życzysz. Dobrze. Okej. Z jakiegoś powodu mógł potem po prostu wykonać atak tym ogniem. Tylko nie było, znaczy z jakiegoś powodu nie było po prostu ikonki ataku. Okej. Ładnie. No to super. Co my tu mamy? Sekretne przejście. Z boską wolą. Tutaj mamy coś dla ciebie, Funrock. Okaż się przydatny. Oczywiście. Nie zauważyłeś pułapki, co? Możemy unieszkodliwić najpierw urządzenie? Oczywiście! Już unieszkodliwione? Oczywiście! Mam nadzieję. Dobra, co tu mamy? Ruszam! O, patrz! Natychmiast! Znaczy, że dużo kasy mamy. Dzienniki jakiegoś gościa. Jakieś dwa magiczne zwoje. Zaraz się nimi zaopiekujemy. Naszyjniki plemienne. Nie wiem, Light trzymaj. Na mikstura, to jest chyba siły. Jakiś dziennik. Niosę zbyt wiele przedmiotów. Dobra. Co mamy w tym dzienniku? Otwierasz mało oprawioną w skórę księgę. Pan podboju świątyni. Plan podboju świątyni przez Romaga spisany. Część pierwsza, świątynia wody.
Część pierwsza, Świątynia Wody. Blesonnik posuwa się do wysłania mi gruźb. Tak bardzo chcę, abym się do niego przyłączył. Nienawidzę go, ale nie wiem, można lekceważyć jego potęgi. Przemieszczenie się wody i ziemi po prostu zmiotą powietrze i ogień. Kolejne strony tej części zawierają notatki dotyczące Świątyni Wody oraz listy Blesnaroga zawierające informacje i pogróżki. Okej. Okay. A główny kapłan? Może to będzie coś ciekawego? Główny kapłan Hartsch jest zgorzkniały, gdyż ominął go Awans. Nie sądzę jednak, by miał zwrócić przeciwko nam. Zaiste Barkinar został zapamiętany jako silny i poważny przywódca, czy tak dalej. Nie był tak lekkomyślny jak jego następca. Sądzę, że teraz odnosi kolejne sukcesy w zakonie świątynnym, lecz wciąż musi się liczyć z wolą Hedraka. Nie jest to rzecz, którą ktoś taki jak on mógłby łatwo znaleźć. Ciekawe, ile czasu zajmą jeszcze Hedrakowi. Kiedy wybije ostatnia godzina Hedraka, Barkina z pewnością zajmie jego miejsce. Wtedy mogą liczyć ze zwiększeniem faworyzować swoją dawną świątynię, co może oznaczać dla mnie awans. Muszę jednak uważać, gdyż Barkinar mógłby zostać wcześniej zabity, a to popsułoby moje plany. Nic ciekawego. Dobra. Czy kapłani mieli coś przy sobie ciekawego w zwłokach? Natychmiast! Tak jest! Szyjniki plemienne. Brązowe szaty świątyni ziemi. O, ten kapłan miał nad średnią zbroję. Ruszam! Natychmiast! Klucz Romaga. Zapieczętowany list. I kolczuga. O, magiczna kolczuga. Jestem nadmiernie obciążony. A co ten list? Nigdy się nie dowiemy. Tak jest! Dobrze. No dobra. To na razie tyle. Momencik, tutaj jeszcze coś jest. Ciekawe, czy to jest przejście, czy... Jak rozkażesz. Sekretne drzwi. Do komnat najwyższego kapłana. Tak, żeby się dostać, to generalnie musieliśmy wybić sporo ludzi, więc... A tutaj jest jakieś sekretne przejście. Było do tego. No dobra. Dobra, tak jak mówię, muszę teraz pracowicie obłupić wszystkie tamte zwłoki, które zostawiliśmy w poprzednim pomieszczeniu. No nie wiem, chyba nawet cofnę się, żeby posprzedawać część rzeczy, bo mamy trochę złomu. No i cóż. Wracamy. Idziemy oczyszczać dalej tą świątynię. Już niedługo wrócimy do tego gnoma. Zastanawię się nad jego przyłączeniem. Funrok jest darmozjadem, który zasługuje na pałkę w łeb. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.